Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak na Facebooku poprzez, o widzicie, poprzez na przykład komórkę zainstalować Messengera i macie tak, przez Wi-Fi lub przez transmisję danych. Ja robię przez Wi-Fi, więc pokażę wam, jak się robi przez Wi-Fi. I klikamy instaluj. Mam nadzieję, że to będzie nam szybko pójdzie i będzie zainstalowany. I będę mógł wam pokazać inne, bo mam inne w zanadrzu jeszcze te funkcje, które mamy właśnie w naszym telefonie, albo w ogóle inne tematy różne. Chwilę to potrwa, ale się szybko ładuje, bo opróżniłem trochę miejsca, więc taki program do sprzątania by się przydał, żeby telefon cały czas oczyszczał się ten. I za chwilę się nam zainstaluje 30 minut i będzie gotowy. I nasz Messenger będzie gotowy do instalacji tak zwanej. Ja się strzelam, żeby wam nie zniknęło. To wszystko, bo będzie wtedy kicha, jak nam zniknie i przestanie nagrywać. Bo wiadomo, że w trakcie nagrania, w trakcie właśnie pokazywania nagrania może nam przerwać, nagranie. Jeszcze chwila, to potrwa i będzie gotowy. Mam nadzieję, że się wam będzie podobać ten film i was będzie 1000 do końca roku? Założę się, że nie. Ale możecie mnie oświecić i możecie zrobić 1000 subskrypcji do końca roku albo do Sylwestra. Udostępniajcie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. A będę wam wdzięczny za każdą subskrypcję, którą mi dacie. Za chwilę się zainstaluje. Jeszcze kilka minut. I za chwilę będzie gotowy. A ja zapraszam do mojego kanału po dalsze instrukcje, jak coś zrobić, jak coś włączyć, jak coś wyłączyć. Tam są wszystkie moje funkcje. O, i teraz instaluj się wtyczka. I proszę bardzo, Messenger zainstalowany. Zainstalowany Messenger. O, i proszę was bardzo, że wam pokazuję
że zainstalowany Messenger, a ja teraz patrzcie, możecie zainstalować, otwórz Messengera jako zainstalowany, a pokażę wam jak, gdzie jest. Dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, cześć. Cześć, do następnego odcinka.